Serdecznie witamy, tu specyficzna grupa turystyczna. Nadajemy teraz z wnętrza samochodu. Może kilka słów o tym, co dzisiaj będziemy robić. Może teraz powiem coś o tym, jak zaczynamy dzisiejszy dzień. Na pewno zdrowe śniadanie i były suszone owoce. Co mogę powiedzieć na temat suszonych owoców? Najbardziej lubię rodzynki. A dzisiaj jest z nami rodzynka. Jest z nami rodzynka. Karolina, powiedz coś, przywitaj się z nami. Coś, przywituję się. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie super wyprawa. Jestem dzisiaj rodzynką sułtańską. I nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Sama jestem w szoku. Ale mam nadzieję, że się będę wspinać. Będzie fajnie. Chłopaki! Tylko patrzeć mnie tam na drogę! Korzystając z okazji, zatrzymaliśmy się nad Solinką. Taka mniejsza wersja Soliny. Nie, ja tak naprawdę mówię o rzece Solinka. Pójdziemy sobie zamoczyć stopy. Nie wzięliśmy sobie japonków, więc popływamy w butach. Woda czysta. Nie śmierdzi, przynajmniej tutaj. Może tędy zejdziemy, no? Tak, ale z tamtej strony może będzie lepsze podejście. Zobaczymy. Nie. Masz, chcesz się pobawić. Tu jeszcze masz mikrofonik. Wojtek, którym tu zbliżasz? Podejść, będę chodził. Wieszczady mają to do siebie, że nabieram mega sił. To robię z kamieniem. Laski mdleją. Aha. Dobra, jednak ożywają. Nie, najpierw pokaż. Mdlenie. Rzucajcie. Wchodzimy na tą górę. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Jest wysoko. Jest wysoko, jest stromo. Patrz. No stromo. Spocona pacha. Nie będzie widać. Będzie, ale czuć. Czuć. Lasem i Karolą. I potem. A potem będzie tylko radość. Radość o poranku. Założyłam okulary, ale nie świeci słońce. W naszej podróży dzisiaj skoro się... mamy nowych towarzyszy. Z Kalisza bodajże. Co? Z Kutna? Wiedziałem, że na K. Tak. Spoko panowie. O wiaterek. O, tak. Można pachy przewietrzyć. Ja sobie paseczki zapnę. I masz gwizdek. Wiesz, to zatykasz sobie. Tak... Wojtek, pokaż gwizdek. Wojtek, ma bardzo fajny gwizdek. Jestem dobry w gwizdaniu do kamery. Okej, ruszamy dalej. Tam w górę. Temu gwóźdź w nogę. Niam. Pojedli, popili. No to ja jeszcze żywe. Zadanie uzębienia, Wojtek? Jedynka zdrowa? Ale co to? Ma pana? Piękne. Ładnie filmik będzie. Słuchajcie, droga ciężka. Aż mi się trochę skarpetki wybrudziły. Dobrze, że się ubranie zrobiłam. Mogłem wziąć czarne, bo na białych widać brud. Ale myślę, że warto było przyjechać tutaj w Bieszczady, zdobyć ten szczyt. Wygodne buty to podstawa. Troszkę ten tutaj mnie uwiera, prawda? Naciąga i boję się, że mi przedrze tutaj na palcu ten. I wtedy albo trzeba będzie szyć, albo w dziurawy wchodzić. Jakby. Ty nie wyrzucasz, nie? Dziurawy. Nie. Ceruję. No.
miejsca. Wiem, szkoda, nie? Nie, odwracam na drugą stronę. Na drugą stronę. Ale nie biorę wietrze. No. Ceruję i znowu. Słuchajcie, jeszcze długa podróż przed nami. A nogi bolą mi się. Pojedlimy. Popilimy. Popilimy. Tak, aby my co? Zagrali w grę. Zeszliby my. Karola, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Boisz się? Pokiwaj głową, jeżeli tak. I zaśpiewaj tu coś. Boisz się? Ej, nie, bo tu fajnie wokal brzmi. Zaśpiewaj. No, zaśpiewaj. Co mam zaśpiewać? Świetnie brzmi. Słyszysz no, to? Tak. Nie wiem, co mam zaśpiewać. Dawaj do rytmu. Może to, że jestem uwięziona. Możesz wyjść, możesz wyjść. Wyjście jest tam. Wyjście jest tam. To spróbuję właśnie wyjść. Dobrze. Poczekaj. Co mi tam obciąża? Bo nie ta gęba. Nie ta głowa. Jeszcze raz. No wystaw. Odmowa dostępu. Już! Gdzie jest to piwo? Nie umieraj! Bierz go za ręce! Bierz! Dobra, na razie się nic nie leje. Dobra, jest cała trasa. Dobra, kamień kładł. Ta trasa, wiesz, już nie czynna, nie? Trasa Bieszczadzkiej kolejki. O, uwaga tory. Uwaga tory. No, no to my jesteśmy kawałek. Że tego nic jeszcze nie zrobił. Peron? Peron, ćwiartki czy tego? To fajnie, skręcisz pan. Trudno będzie wyjść, ale zrobimy to tak. Kurde. Budubu. Teraz podziel się. Co to budubu? W tle możemy zobaczyć góry o tam. Tam? Tam. Piękne. Ła. Możemy teraz zaobserwować bieszczadzką rzeźbę, która ma to do siebie, że potrafi się ruszać. Nie ma w ogóle złomiarzy. To by do zymet, czy grzeje. Nic nie robią z tym porządku. No. A czy tak by spieniężył, to... Możemy zaobserwować, jak Wojtek odcina prąd na wetlinie. No, na solinie aż przygasło. Uwaga, jeszcze raz. I stała się ciemność. Jesteśmy właśnie w Mekce polskiej turystyki. Bieszczady, Solina Myczkowce. Znajdujemy się właśnie na zaporze. Po mojej prawej duża ilość wody, po mojej lewej już troszkę mniej. Dużo ludzi, jak widać, spory tłum. Gorąco przed chwilą miało padać, ale jednak pogoda zmienną jest w górach. Fajnie. Polecamy jak zawsze, bo my wybieramy tylko fajne miejsca. Chcecie się udać z nami na jakąś wyprawę, to zapraszamy. Karolina, podoba się? Mhm. Dziękujemy za bardzo obfitą wypowiedź.
wypowiedź, wypowieść, tak, bo mamy opowieści, wypowieści i w ogóle, powieści też, tak, więc jeżeli chcecie z nami pisać te powieści, zapraszamy. My i nasz kultowy mikrofon.